wygraliśmy, ale nie do końca jestem. Widziałem lepsze nasze mecze, więc no, można tam chłopaków troszkę powiedzieć, troszkę parę słów gorszych. Po prostu może emocje wzięły górę. Mieliśmy bardzo fajną grę, ale przypadaną z bardzo złą grą, więc no, no dobra, jestem z wyniku. Powiem tyle. A trzeci set to taki trochę horror był. Tak, prowadziliśmy tutaj. No myślałem, że to dowiedziemy do końca, pewnie chłopcy też to uwierzyli, że po prostu to jakoś samo do końca pójdzie, tak jak wcześniej. No nie udało się, na przewagi przegraliśmy. Cieszę się bardzo, że po prostu podbudowali się w kolejnym secie, nie opuścili głów do dołu i po prostu wygrali to cały mecz. Jakie będą uwagi do zawodników? Czyli to strasznie słabo zagrywka, po prostu takie jakby emocje w ważnych momentach, kiedy po prostu nie psuć tej zagrywki, dać im pograć, widać, że mają problemy z skończeniem akcji na siatce, to oni psują to, chcą robić te punkty, a to wystarczy tylko piłkę czasami oddać i niech oni tam się martwią, my sobie popatrzymy, co oni grają. Atmosfera w zespole jest na mistrza drugiej ligi? Tak, po prostu chłopcy są ambitni, młodzi, to widać, że tak tylko pierwszy, drugi rok studiów, oni po prostu chcą grać, chcą wygrywać, więc ja im tego nie przeszkadzam, niech robią swoje. Trójka zagrała bardzo dobre spotkanie. My niestety nie byliśmy w pełnym składzie. No zabrakło nam pierwszego rozgrywacza i tu no to było między innymi przyczyną tego, że no chłopcy nie mieli pewności co do jego wystaw i w związku z tym no źle atakowaliśmy. Tu była różnica między trójką a nami zdecydowanie w ataku, bo tak w innych elementach to graliśmy podobnie. Zagraliśmy bardzo dobre spotkanie, kibice nam dopisali, naprawdę dziękuję kibicom, bardzo dużo z nas zrobili.